coraz słabiej, coraz mniejszym stopniu rozumiane. Jest oczywiście podstawowe, właściwe skojarzenie zmartwychwstanie. I jasne, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara nie miałaby sensu. Jest jasne to, co powiedział André Frossard w swoim wykładzie Credo. Chrystus zmartwychwstał, szatan przegrał i już nie będziemy bogami. No to bardzo ciekawe zresztą sformułowanie, bo już nie będziemy bogami, prawda? Wszyscy teraz chcą być bogami w takim czy innym sensie. Niekiedy nie traktują tego dosłownie, ale w istocie jakby pragną w wielu perspektywach zastąpić Pana Boga. Ale pamiętajmy, że święta Wielkanocy to jest Triduum Paskalne i że tutaj chodzi nie tylko o ustanowienie dwóch podstawowych sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, ale również o to, że jakby droga Chrystusa jest naszą drogą. I tego dotyczą te święta, czyli jakby życie normalne, gotowość na cierpienie, gotowość na krzyż. Bez cierpienia i bez krzyża, tak czy inaczej rozumianego, nie ma postępu, nie ma życia chrześcijańskiego, nie można być katolikiem. I o tym krzyżu, o tym cierpieniu dzisiaj się nie mówi, albo mówi się w sensie zupełnie nie chrześcijańskim, nie katolickim, że no, trzeba zrobić wszystko, żeby cierpienie unikać. Możemy robić wszystko, żeby unikać krzyża. No, Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor mówił to tak bardzo łagodnie, że wszyscy jesteśmy powołani do męczeństwa małego, średniego i dużego. Prawda? Duże no to jest jak oddajemy życie za wiarę, średnie tracimy pracę albo majątek, małe żegnamy się przechodząc koło kościoła i ktoś nam pluje w twarz albo nas wyzywa od jakichś moherów czy debili czy jakikolwiek inny sposób. I w te święta mamy jakby przypomnieć sobie i przeżyć jeszcze raz to wszystko, co stanowi istotę naszej wiary, właśnie cierpienie, krzyż i zmartwychwstanie. Przypomnieć sobie, kim są kapłani i czym jest Eucharystia. I towarzyszyć Chrystusowi w tej ostatniej drodze, aż po krzyż i później po zmartwychwstanie. Święta obchodzi się jakby dwutorowo, prawda? Znaczy z jednej strony te bardzo długie, ta bardzo długa liturgia Triduum Paschalnego, a z drugiej strony no, święto rodzinne, obżarstwo, prawda? Spotkania przy stole, wspólne spacery. Dzisiaj się to oczywiście gubi, prawda? To znaczy niektórzy już podejmują tylko ten drugi wątek, prawda? Tylko to jedzenie, picie, przebywanie razem. Czy jak spędzam święta, no staram się je poświęcić Panu Bogu w pełni, poświęcić się Chrystusowi, natomiast najczęściej mi się to nie udaje, bo jestem głównym organizatorem świąt, to znaczy w tym sensie, że robię zakupy, gotuję dla czterech rodzin praktycznie, bo dla siebie i żony, dla dwóch synów, które mają żony, czyli jeden syn ma już dzieci, dla syna kawalera, dla teściowej, która jest w Olsztynie, dla szwagierki, która jest w Olsztynie. Więc ja często padam i to przeżycie świąt, takie właściwe, katolickie, jest dla mnie dużo trudniejsze i często boleję z tego powodu. I no bo tak trochę podsumowując, święta mają być naszym zmartwychwstaniem, ale to oznacza, że mamy sobie właśnie odświeżyć wszystko to, co stanowi istotę naszej wiary i
na cały rok jakby się naładować w sensie przyjęcia pewnych zasad, myślenia i życia tymi zasadami, przyjęcia pewnych wartości, życia tymi wartościami i jakby odrodzenia naszego życia religijnego, które w trakcie roku gdzieś tam się rozprasza, szczególnie dzisiaj, kiedy tych różnych zajęć i zabiegań jest tak dużo. Zauważmy, że taki podam przykład. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który oburzony opowiadał mi o tym, jak przyszedł do niego ksiądz po kolędzie, do jego rodziny i zapytał się go, czy jest katolikiem. On powiedział, oczywiście, jestem katolikiem. Na co ksiądz go zapytał, a kiedy pan ostatni raz był u spowiedzi? Człowiek powiedział, no jakieś 10 lat temu. To ksiądz mówi, to pan nie wie, że przynajmniej raz w roku w okolicach Wielkiej Nocy trzeba przystąpić do spowiedzi, a kto do tej spowiedzi nie przystąpi, katolikiem nie jest. I ten człowiek tylko był oburzony i obrażony, prawda? Natomiast zauważmy, tu jest ta spowiedź po to właśnie, żeby to odrodzenie było nie tylko mentalne, ale pełne, żebyśmy życie po Wielkiej Nocy zaczęli z czystą kartą, tak jakbyśmy się na nowo rodzili i na nowo próbowali doprowadzić tą naszą wierność Chrystusowi do końca w praktyce na tyle, na ile to jest dla nas możliwe. Także życzę wszystkim, żeby weszli w te święta w całości, duszą i ciałem, bardziej duszą niż ciałem, i żeby te święta dały im to odrodzenie we wszystkich możliwych perspektywach. Co by tu jeszcze dodać? Znaczy, trzeba by powiedzieć tak, że oczywiście przygotowaniem do tych świąt jest cały Wielki Post. Jakieś wyrzeczenia w tym Wielkim Poście, jakiś inny sposób życia niż przez cały rok. Jakieś szczególne poświęcenie się swojej uwagi Panu Bogu, odświeżenie znajomości swojej wiary, czytanie Pisma Świętego, doktorów Kościoła, dokumentów Kościoła, jakaś wzmożona modlitwa. No i później jakby pamiętanie o tym, że to wszystko, co w tym świecie uznaje się za ważne, znaczy to świętowanie, prawda, że ono musi być na drugim planie i że w momencie, kiedy zbliża się Wielki Czwartek, no to już wszystko staramy się rzucić i już tylko żyć tym w czwartek Wielkim Czwartek, Wielkim Czwartkiem, w piątek Wielkim Piątkiem, w sobotę Wielką Sobotą. Oczywiście to jest bardzo trudne, prawda, bo dzisiaj nawet na te 3 dni trudno się wyłączyć z tego tak szybkiego dla nas wszystkich, dla większości z nas życia. No ale trzeba próbować i w te dni, nawet jeżeli robimy coś innego, prawda, jeżeli musimy spełniać swoje codzienne obowiązki, znaczy ci zachodzą do pracy, no to wiadomo, to jakby poświęcać ten czas, każdą wolną chwilę do tego, żeby do tych uroczystości danego dnia się przygotowywać i żeby te uroczystości jakby spinać ze sobą w całość, żeby właśnie odbudowywać tą świadomość, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakie powinno być nasze życie, tak odbudowywać, żeby na cały rok starczyło.